Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Tutaj Marcin Wielichowski, kojarzony w internecie jako Historia według Wielusia. I dziś postaram się przybliżyć Państwu postać Antoniego Paluta, czyli postaci z pobiedziskiej lokalnej historii, która zabrnęła naprawdę daleko w rozbrajaniu enigmy. Rok temu obiecałem taki materiał i dziś właśnie przyszedł czas na jego realizację. Zapraszam Państwa do oglądania. Zanim jeszcze przejdę do sedna materiału, powiem Państwu, że w tym materiale skupię się tylko i wyłącznie na życiorysie pana Paluta i nie będę zajmował się szczegółami związanymi z rozbrajaniem enigmy. Ode mnie to tyle, zapraszam na materiał. Antoni przyszedł na świat 11 maja 1900 roku w Pobiedziskach, które wówczas przemianowane były na niemieckie Pudewitz. Był dzieckiem Augustyna Paluta i Katarzyny Miecznikiewicz z domu rodzinnego. Był 6. dzieckiem pary, ale z jego rodzeństwa przeżył tylko starszy brat Czesław. Rodzina przeprowadziła się do Pobiedzisk z Lubienia w pogoni za pracą. Antoni przyszedł na świat na ówczesnej ulicy Poznańskiej, gdzie od 3 lat stał już urząd pocztowy. Pobiedziska znajdowały się wtedy w prowincji Posen, czyli w prowincji poznańskiej. Trwała tu intensywna germanizacja, wykupywanie ziemi od polskich chłopów oraz osadzanie Niemców na tych terytoriach. W roku urodzenia Antoniego zabroniono nauki i religii w polskim języku, a pomiędzy budynkami pobiedziskiej szkoły stanął pomnik Bismarka. 2 lata po Antonim na świat przychodzi jego brat Alfons. W związku z awansem oraz coraz szerszą i większą rodziną Palutowie w 1904 roku przenoszą się do Poznania. Antoni idzie w ślady swojego brata Czesława i również zapisuje się do wszelkiego rodzaju organizacji sportowych. Jednak było w tym też drugie dno. Jak mówiono, na Murawie walczyło się o Polskę. Antoni dostał się do poznańskiego gimnazjum, tak zwanej Marynki, czyli gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, jednego z najlepszych i najlepiej wyposażonych w typowo niemieckim stylu. O dobre oceny w szkole starać się mogli tylko ci uczniowie, którzy znali język niemiecki. Antoni zdecydowanie był jednym z nich. Tym bardziej miał smykałkę do języków i potrafił władać różnymi akcentami. Niestety, przychodzi rok 1914 i wiążący się z tym wybuch I wojny światowej. Pojawiła się panika, plotki, nawet o zatruciu wody dla Poznania. Po pierwszym okresie strachu i paniki przed wejściem Rosjan zapanowała typowa wojenna aura. Młodzież wysyłano do pracy na polach oraz w zakładach przemysłowych, natomiast rozpoczęcie roku szkolnego w gimnazjum Antoniego przesunęło się o 3 tygodnie. Dzieci nie miały być od wojny izolowane, a wręcz przeciwnie, miały wojnę wspierać. W szkołach siano propagandę sukcesu, a Polacy pod zaborami wypatrywali tam swoich szans na niepodległość. Antoni należał do podziemnej organizacji o nazwie TTZ, Towarzystwo Tomasza Zana. Była to uczniowska, samokształceniowa organizacja, która miała skupiać się na sprzeciwianiu się germanizacji oraz pielęgnowaniu miłości do ojczyzny. Dołączając do grupy, trzeba było złożyć specjalną przysięgę, a samo zrzeszanie się w takich organizacjach było ryzykowne, ponieważ od 1892 roku był zakaz robienia czegoś takiego. Antoni należał też do skautów. Na spotkaniach poprawiano m.in. sprawność fizyczną, orientację w terenie i uczono pierwszej pomocy. Po 4 latach wojna dobiegła końca. Po wybuchu rewolucji w Niemczech polscy uczniowie zaczęli przychodzić na wykłady z orzełkami i domagać się nauki w języku polskim. Niestety, nawet nie było jak tego zorganizować, ponieważ jedynymi nauczycielami mówiącymi po polsku byli katecheci. W styczniu 1919 roku wprowadzono naukę w języku polskim i niemieckim w tej samej liczbie godzin. To był przełom. Niestety jednak nauka nie była regularna, ponieważ polscy chłopcy hurtowo wstępowali do armii. Dokładnie tak, Powstanie Wielkopolskie, którego Antoni również był czynnym uczestnikiem. Wkrótce Antoni wyląduje na jednym z najważniejszych przyczółków Powstania Wielkopolskiego, czyli w forcie Winiary. Oczywiście chodzi mi o poznańską Stadelę. Tam mieściła się 800-osobowa załoga, w której było 50 Polaków i byli to pierwsi na wpół zorganizowani polscy łącznościowcy.
Na Cytadeli Poznańskiej umieściła się ogromna, wybudowana w 1913 roku radiostacja, która miała niesamowity zasięg. Naprawdę nie chcę wdawać się w jej techniczne szczegóły, więc po prostu powiem wam, że była ogromna. Po wybuchu powstania młodzi żołnierze z oddziałów wielkopolskich chcieli zatroszczyć się o ten sprzęt i po całej akcji przyjmowania Cytadeli, która opisana jest świetnie w książce Beaty Majchrowskiej Antoni Palut Więcej niż Enigma, radiostacja warta 21 milionów marek trafiła w polskie ręce. Wkrótce na Cytadeli stworzono forteczny oddział telegraficzny, w którym znowu znalazł się Antoni, który na początku powstania został przydzielony do kwatermistrzostwa. Antoniego kręciły sprawy związane z radiotelegrafią i sam na ochotnika wstąpił do szkolnej kompanii radiotelegraficznej w Poznaniu. Poznał tam również Maksymiliana Ciężkiego, co będzie dla niego bardzo ważnym kontaktem w przyszłości, więc warto to zapamiętać. Gdy wiosną 1919 roku poznali się na Cytadeli, od razu wiedzieli, że nadal ma tych samych falach. Mieli podobne poglądy oraz oczywiście to samo zainteresowanie, a ponadto oboje byli w konspiracji. Od tego momentu Antoni oddał się służbie w łączności i tak pisał w swoim życiorysie. Po wyszkoleniu i ogólnym i specjalnym w radiotelegrafii wyruszyłem 17 maja 1919 roku z pierwszą lekką radiostacją polową, późniejszą radiostacją polową numer 12 na północny front Wielkopolski. Przy tej stacji, która miała swój przydział do 2 Dywizji Wielkopolskiej, brałem udział w okupacji Pomorza. Na tym froncie walki były cięższe, natomiast Antoni w ich czasie bardzo się przysłużył, ponieważ stworzył z własnej inicjatywy radiowywiad, za co zostało przez naczelne dowództwo pochwalone. Walki powstańcze przypadły na klasę maturalną Antoniego i musiał przygotowywać się do niej w polu. Jednak wojsko ułatwiało żołnierzom zdawanie egzaminu dojrzałości, ale Antoni wcale tej pomocy nie potrzebował. 10 czerwca 1919 roku odebrał świadectwo, na którym widniały same czwórki i piątka z pisania. Znał języki niemiecki, francuski, grecki i łaciński. Do tego zestawu zaczęły go coraz bardziej interesować szyfry, ale nadchodzi czas na kolejne walki. Wschód. Dostał przydział do 1. Dywizji Piechoty i wraz ze swoją dywizją dotarł aż pod Kijów. Jednak to był koniec jego sukcesów, ponieważ, jak wiemy z historii, Sowieci skoncentrowali wojsko przy Bramie Smoleńskiej. Jeszcze przez pół roku, od grudnia 1920 do 17 czerwca 1921, Antoni będzie pełnił obowiązki oficera stacyjnego przy radiostacji polowej na froncie litewsko-białoruskim. Przesunięty zostaje do rezerwy, bo zapisuje się na Uniwersytet Poznański. Zamierza studiować filozofię. Powstania i wojny mogły go natchnąć niejedną filozoficzną refleksję. Doświadczył pruskiego rygoru i bolszewickiego szaleństwa. Wie, ile znaczy dobra organizacja, ale też łód szczęścia, żeby rozwikłać jakąś zagadkę. Nie zostaje jednak filozofem dyplomowanym, za bardzo pociąga go radiotechnika. Postanawia przenieść się na Politechnikę, a że w Poznaniu nie ma uczelni technicznej z prawdziwego zdarzenia, pozostaje mu zostać naukowym wygnańcem i udaje się na naukę do Warszawy. Antek zamieszkał przy ulicy Śnieneckiej 20, bardzo blisko Politechniki Warszawskiej. W głowie cały czas ciążyły mu obrazy wojny, jednak teraz nadszedł pokój. W czasie studiów Antoni został przewodniczącym Koła Studentów Kresów Zachodnich, a do tego działał w Związku Obrony Kresów Zachodnich, który miał chronić polską ludność przed niemieckimi antypolskimi zachowaniami. Mało tego, w tym wszystkim Palut zajął się pracą u podstaw, czyli walką z germanizowaniem polskich dzieci. Ponadto zajmował się nauką dzieci i tworzeniem dla nich kolonii, a w tym całym rozgardiaszu zaczął się też coraz bardziej interesować radiem oraz radiotechniką i krótkofalarstwem. W połowie lat 20. Polska przeżywa ogromny boom
jeśli o radio chodzi. Antoni sam amatorsko tworzy swoje detektorki i nadajniki, jednak radio w Polsce jest średnio legalne i dopiero z upływem czasu stopniowo wprowadzane dla cywili. Rozwój radia w Polsce jest doskonale opisany w książce, więc pozwolę sobie to pominąć i skupić się na bohaterze. W międzyczasie Antoni poznaje się z Lubomirem i Leonardem Danilewiczami, z którymi wspólnie zaczęli dłubać w krótkofalarstwie po garażach. W międzyczasie zmienia się sytuacja zawodowa Antoniego, ponieważ dostaje świetną propozycję od wojska pracy w oddziale drugim Sztabu Głównego Wojska Polskiego. No człowiek myśli sobie, praca nie do odrzucenia. Ale jednak Antoni się trochę wahał, ponieważ taka praca oznacza brak czasu na względny luz oraz rozwijanie pasji. Po dłuższym namyśle jednak propozycję przyjmuje. W 1927 roku pojawia się nawet w tygodniku ilustracyjnym Radio. Jest o nim mowa w czasie wywiadu z Janem Gertlerem, czyli naczelnikiem Wydziału Lotnictwa Ministerstwa Komunikacji. Wywiad ten widzicie teraz na ekranie. Kapitan Ciężki, czyli jak pamiętamy przyjaciel Antoniego, stara się przekonać dowództwo, że potrzebna jest jakaś wytwórnia sprzętu, jakaś firma produkująca sprzęt dla wojska i w tym miejscu wkracza Antoni. Dostaje automatycznie kontakt do Edwarda Fokczyńskiego, który prowadzi swój mały warsztat radiotechniczny. Z kolei Edward znał się z Ciężkim z czasów powstania oraz wojny i był genialnym samoukiem. W ten sposób tych trzech gości stworzyło zalążek przyszłej wytwórni radiotechnicznej AVA, czyli AVA. Ci trzej ludzie zostali jej dyrektorami, założycielami i udziałowcami na równych sobie prawach. W 1928 roku przychodzi czas na pierwsze zamówienie. Dyrekcja kolei w Lwowie i Warszawie zamawia dwie radiostacje krótkofalowe, jednak do finalizacji zamówienia nie dochodzi. AVA nie zdążyła nawet rozwinąć swoich skrzydeł i dopiero przeprowadzała się do nieco większego lokalu. Ale kiedy już to zrobiła, to zamówienia posypały się i nie musieli się o nie martwić, bo przecież pracowali dla wojska. Antoni zajmował się handlem. Najbardziej interesowała go miniaturyzacja urządzeń tak, aby szpiedzy mogli używać ich w terenie. Wytwórnia rozrastała się dzięki m.in. mądremu zarządzaniu i dlatego w 1930 roku radiostacje typu Baby wystawiono na wystawie radiotechnicznej, co wzbudziło niesamowite zainteresowanie wojska. Po 5 latach istnienia spółki udało się wybudować fabrykę z prawdziwego zdarzenia. Budynek miał 800 metrów kwadratowych, a firma zatrudniała wtedy już 60 osób. Urządzenia AVY bardzo często pokazywano w prasie. Tutaj macie przykład. Antoni bardzo dobrze traktował swoich pracowników. Raz, kiedy dowiedział się, że jeden z jego pracowników jest chory na gruźlicę, na koszt firmy, wysłał go do uzdrowiska w Zakopanem. Firma działała bardzo prężnie, ale zbliżał się rok 1939. Powstał Fundusz Obrony Narodowej, a tak dla przykładu powiem wam, że w kwietniu 1939 roku zebrano więcej funduszy niż przez cały rok 1938. AVA zasubskrybowała 35 tysięcy złotych na Fundusz Obrony Przeciwlotniczej. 35 tysięcy złotych wtedy równało się 10-krotnej wartości dzisiaj. Ale zanim jednak przejdziemy do wojny, opowiem wam, jak wyglądało jego życie prywatne. Otóż pod koniec lat 20. związał się ze starszą o 7 lat Jadwigą von Kessel. Jadwiga była już wcześniej w związku małżeńskim, jednak Antoni pociągnął ją swoją klasą, osiągnięciami i prawdopodobnie też wyglądem. Unieważniono poprzednie małżeństwo, a związek z Antonim przypieczętowano 7 czerwca 1930 roku. Po roku urodził im się pierwszy syn Jerzy, a kolejne 3 lata później na świat przyszedł drugi bąbelek, Andrzej. Rodzina odtąd mieszkała na Żoliborzu przy ulicy Marszałkowskiej. Tyle informacji na temat życia prywatnego z pewnością wystarczy.
W sierpniu 1930 Antoni odbywa kurs dekryptażowy, po czym zostaje przydzielony do sekcji niemieckiej, gdzie zajmuje się niczym innym jak łamaniem szyfrów. Przez jakiś czas Polacy czytają sobie niemieckie szyfry jak poranną gazetę, ale wkrótce szyfry przestają dawać się łamać ani chociażby tknąć. Dokładnie tak. W tym momencie opowieści pojawia się Enigma. Wobec tego Palut i Ciężki doszli do wniosku, że nową maszynę trzeba rozszyfrować sposobem czysto matematycznym. Ciężki starał się przekonać sztab, w sumie razem z Palutem, aby zainwestować więcej ludzi i środków w sekcję niemiecką. I udaje mi się to. Jest zgoda. Wśród studentów Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Poznańskiego przeprowadzono rekrutację na kurs kryptologiczny. Przed komisją złożoną z 3 osób, w której był również Antoni, postawiono 20 najlepszych studentów. Wykłady trwały kilka godzin i odbywały się 2 razy w tygodniu. Po jakimś czasie grupę 20 osób zmniejszono o osoby, które same się poddały oraz które po prostu nie radziły sobie z tym. Natomiast na pierwszy plan wysunęli się Henryk Zygalski, Marian Rejewski i Jerzy Różycki. Znacie ich? Ja również. W styczniu 1929 roku do urzędu celnego w Warszawie trafiła paczka zaadresowana na ambasadę niemiecką. Nikogo by to nie zdziwiło, gdyby nie fakt, że od razu zadzwonił telefon, który nakazał natychmiastowe odesłanie paczki do ambasady. Dlatego Polacy paczkę rozpakowali i to, co ujrzeli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Przesyłka natychmiast trafiła do Awy. Antoni oraz Lubomir Danilewicz dokonują pomiarów, rozrysowują i z najwyższą precyzją i ostrożnością kopiują wszystkie elementy, po czym składają ją i z powrotem wkładają do opakowania, żeby nie zostawić najmniejszego śladu. Była to inna, handlowa, gorsza troszeczkę niż ta wojskowa wersja Enigmy. Matematycy zaczęli pracę i bez wdawania się w te techniczne szczegóły to była po prostu czysta matma. W 1932 roku następuje przełom, złamano klucz ustawień. Natomiast w 1933 i 4 roku udawało się już z wielkim oporem odczytywać pojedyncze depesze niemieckie. Antoni działa m.in. w automatyzacji dekryptażu. Wiosną 1939 roku w wojsku wiadomo było, co nas czeka. Wszyscy wiedzieli, że idzie wojna, a polskie dowództwo wobec tego postanowiło wykonać dość dziwny i na pewno niespodziewany krok. Ujawniliśmy wszystkie tajemnice, polskie tajemnice Enigmy sojusznikom. Przy tym wszystkim był również Antoni. Pokazano też polską kopię maszyny. To, co Brytyjczycy i Francuzi zauważyli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że Polacy zaszli tak daleko w łamaniu Enigmy. Niestety mija czas bez troski i nadchodzi II wojna światowa. W związku z ogłoszeniem mobilizacji 31 sierpnia 1939 roku biuro szyfrów pracuje teraz na 3 zmiany. Szybkie wdzieranie się wojsk niemieckich w polskie terytorium uniemożliwia spokojną ewakuację. Dlatego część akt zniszczono, a sprzęt szyfrowy i dekryptażowy wywieziono pociągiem. Antoni natomiast musiał podjąć decyzję, co zrobić z rodziną. Rodzina mogła pojechać razem z nim, pociągiem, który przywoził cały sprzęt Awy. Natomiast Antoni zadecydował, że lepiej będzie wsadzić rodzinę w samochód i uciekać na wschód. Niestety, jak wiemy, okazało się to tragiczną decyzją. Antoni miał natomiast na głowie ewakuację całej Awy. Co chwilę podejmował jakieś dramatyczne decyzje, które na pewno wpłynęły na jego psychikę. Ewakuację Pyry zakończono w nocy z 6 na 7 września. Antoni był nadzorcą ewakuacji fabryki Awy. Po zakończeniu ewakuacji Antoni pojechał do Brześcia, skąd cały sztab główny Wojska Polskiego ewakuował się do Rumunii. Tam Palut, Langer i Ciężki zostali internowani do obozu przejściowego. Po 36 dniach Polska upada, a Gestapo całą wojnę szuka Antoniego, który był na samym szczycie listy poszukiwanych.
Niemcy całą wojnę również przesłuchiwali żonę Paluta, która mieszkała niedaleko Alei Szucha, do której miała 200 metrów, a w końcu została wezwana tam na przesłuchanie. W wspomnianym już 1944 roku Jadwiga wiedziała już, gdzie przebywa jej mąż, a ten regularnie przesyłał jej pocztę. Sam Antoni przedostał się do Francji, gdzie zaczął pracować pod Paryżem. Dostał powołanie do antyszpiegowskiego zespołu i do maja 1940 roku odczytywał niemieckie depesze. Przeczytał 287 meldunków. W czasie pobytu we Francji Antoni cały czas obracał się w środowisku swojej grupy Polaków oraz Francuzów. Naciskał on wtedy na zwiększenie wydajności odczytywania depesz, czyli po prostu stworzenie większej ilości kopii Enigmy. Zaczęto również szukać winnych kampanii wrześniowej i Antoni razem z całym biurem szyfrów znalazł się na liście. Zaczęto podejrzewać, że biuro szyfrów było przesączone niemieckimi agentami. W 1940 roku rozpoczyna się dziwna wojna i w tym czasie Antoni i jego grupa odczytują niemieckie depesze. Jednak tydzień po pierwszym bombardowaniu Paryża decydują się na ewakuację. Polacy mieli wtedy pewnego rodzaju déjà vu z czasu kampanii wrześniowej. Ekipa uciekała wówczas bez konkretnego planu, po prostu na południe. Na południowym brzegu Francji czekano jak na bombie, na jakiś transport do bezpiecznego miejsca, ponieważ było to naturalnie terytorium okupowane przez Niemców. Jednak w końcu udaje się zdobyć dwa samoloty, które odlatują do Oranu w Algierii. Tam Antoni wykorzystuje te przykre, nieoczekiwane wakacje na kąpielach, przypominając sobie wakacje rodzinne w Sopocie. Bertrand, czyli dowodzący grupą, zorganizował środki na kupno posiadłości 2 km od Uzès, czyli niemieckiego miasta niedaleko Marsylii. Antoni, tak jak i inni, otrzymał nową tożsamość. Od teraz nazywał się Jean Manuel. Ich pierwszym zadaniem w nowym miejscu było znaleźć kontakt ze sztabem naczelnego wodza w Londynie. Jednak później okazało się, że za bardzo nie ma nawet nad czym pracować, ani nie było nawet kontaktu z ludźmi z Polski. Antoni zaś zostaje wkrótce przydzielony do łamania szyfrów, którymi posługują się niemieccy szpiedzy oraz kontrwywiad. Większym osiągnięciem było rozszyfrowanie depeszy, w której niemiecka centrala informowała swoich agentów, że przed wyjazdem do Maroka będzie organizowany zjazd w Marsylii. Kiedy Francuzi się to dowiedzieli, zdążyli zorganizować akcję, podczas której aresztowano wszystkich agentów i przejęto ich sprzęt. Początek roku 1942 dla ekipy nie był niczym ciekawym. Langer uważa, że skład personelu jest za mały w stosunku do ilości pracy, którą trzeba wykonać w Cadixie. I że często trzeba jedną rzecz na gwałt porzucać dla innej. Do tego dochodzą prace gospodarskie. Niezależnie od stopnia, ktoś musi przecież skrobać kartofle i robić drewno. Natomiast sytuacja we Francji Wiszy też budzi niepokoje. Niemcy chcą ponoć wkroczyć do południowej Francji, a Bertrand wysyła prośbę do Londynu o udzielenie instrukcji, jak ma wyglądać ewakuacja, ponieważ chce być na nią przygotowany, gdyby miało do niej dojść. Londyn sugeruje Algierię, aby przedostać się tam, a następnie szukać możliwości przerzucenia się z powrotem do Anglii. A w połowie października Langer pisze do brytyjskiego dowództwa, że sytuacja robi się naprawdę nieciekawa i Niemcy mogą wkroczyć lada dzień. Dowództwo natomiast odpowiada niejednoznacznie. Sugeruje kilka opcji. Odpowiedź centrali jest niejednoznaczna. Dowództwo proponuje kilka scenariuszy. Jakby Francuzi się bronili, to zostać. Ale jak Niemcy z łatwością wkroczą, to trzeba się podłączyć do jakichś Francuzów i popłynąć do Algierii. Albo udać się do Szwajcarii. Gdyby ta była zagrożona, to uciekać do Hiszpanii. Niezależnie od wszystkiego, pozostawić dwie komórki z dwoma, trzema ludźmi ze stacjami, bo nie można dopuścić do tego, żeby teren był ślepy. Po powrocie Bolka panowie omawiają te ewentualności.
Bolek jest wszystkiemu przeciwny. Uważa scenariusze za niemożliwe do realizacji. Langer znów raportuje. Według pogłosek wyjazd do Barcelony ma kosztować 15, a do Lizbony 50 tysięcy franków. Akcją tą podobno zajmują się Żydzi. Bolek wysuwa projekt samolota. By teren nie pozostał ślepy, pozostają z Czarnym i Markiem do końca zabawy na miejscu. Antoni ma więc pozostać ze swoim szefem tak naprawdę do końca. Szef najbardziej ufa jemu i Antoni uznaje to za swojego rodzaju wyróżnienie. Antoni zawsze nadawał się do wszelkiego rodzaju brudnej, czarnej roboty, przez co właśnie stąd wziął się jego pseudonim Czarny. Ewakuowano najpierw najważniejszych matematyków, a Antoni nie spieszył się z ucieczką, bo on wiedział, że zrobił już to, co do niego należało. 6 listopada dzieje się to. Niemcy wchodzą i namierzyli radiostację, która pozostawała w Cadix. Nie wiem, czy to dobrze czytam, nie znam się na francuskim języku. Tak naprawdę Niemcy wiedzieli o niej już od września. Uciekający podzielili się na 3 grupy. Antoni czekał już na transport, ale dalej trwały dyskusje, w jaki sposób przedostać się do Anglii. W końcu padło jednak na Hiszpanię. Wyznaczono datę przypływu na 25 grudnia 1942 roku. Jednak nie udaje się to, ponieważ tego dnia niemieckie patrole były zbyt wzmożone. Antoni wraz z innymi czekają na transport jak na bombie. Paraliżowani strachem nie mogą robić kompletnie nic. W końcu jednak udaje się. Zorganizowano transport. Małymi, 3-4-osobowymi grupkami prowadzono ewakuację w kierunku Barcelony. Antoni został przeznaczony do opuszczenia miejsca pracy jako ostatni. Podróż była dla całej polskiej ekipy dramatyczna. Ukrywanie się w jakichś strychach, stodołach i u przemytników naprawdę nie było niczym przyjemnym. Trasa biegła zaś przez granicę hiszpańską, do której trzeba było dotrzeć na piechotę 30 km. Grupa pierwsza czekała już na miejscu, gdy grupa druga utknęła gdzieś w drodze. Coś jednak w końcu idzie nie tak i któraś z grup wpadła. Została przewieziona do więzienia w Perpignan, a wkrótce cała reszta również się posypała. Antoni trafia do więzienia Gestapo poprzez rzecz głupią, ponieważ pożyczył komuś rower, który był ranny w nogę i przez to sam nie zdążył na transport. Wszyscy uczestnicy przeprawy jednak spotykają się w więzieniu w Compiègne. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, w każdym razie chodzi o miejsce, gdzie podpisywano niemiecką kapitulację podczas I wojny światowej. I tam, na miejscu, spotykają Aleksandra Stpiczyńskiego. Ten człowiek chce uciec z więzienia i ma plan zrobienia podkopu. Angażują się w to wszyscy, jednak nie wie o tym Antoni. Ten jednak miał kompas, który był kluczowy dla całej misji, ponieważ pomógł on wyznaczyć dokładny kierunek, w którym ma przebiegać tunel. Organizacja pracy natomiast była po prostu surowa. Wszyscy byli podzieleni na 3 grupy, z czego każda z nich miała swoje indywidualne zadania, tak aby akcja przebiegała po cichu. Plan ucieczki jest dopięty prawie na ostatni guzik. Wszystko jest już prawie gotowe. Podczas gdy 16 dnia kopania, 29 marca 1943 roku, do celi wpada kilku Niemców z psami, trafili na podkop. Wszystko wskazywało na to, że ktoś musiał wsypać całą ekipę. Cela, w której wszystko się znajdowało, zostaje zamknięta, a wszyscy winowajcy zostają wrzuceni do celi bez pryczy. Antoni w końcu daje radę poinformować Langera o swoim losie. 12 lutego 1943 roku wysyła wiadomość. Rozchorowałem się po zjedzeniu zielonej fasolki z puszki. Proszę powiadomić Helenę i George'a Lenoir. Dość metaforyczne. Bertrand chce ratować przyjaciół, płacąc nawet 25 tysięcy franków kaucji, ale to wszystko na nic. Palut zostaje przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen w Oranienburgu pod Berlinem. Antoni i Edward Fokczyński przewiezieni zostali do obozu, a nad jego bramą widniał napis Arbeit macht frei.
W obozie koncentracyjnym więźniowie pracowali nad produkcją samolotów, bombowców Heinkel HE-177. Życie w tym obozie nie odbiegało zbytnio od innych obozów koncentracyjnych typu Auschwitz. Ale czym zajmował się tam Antoni? Otóż był on obozowym skrybą. Pisał listy oraz przemycał informacje, których raczej nikt nie powinien ujrzeć. Przede wszystkim jego pismo w obozie doszło do perfekcji. Jego litery były czymś w stylu kaligraficznej doskonałości. A on sam kartki pisał tylko i wyłącznie do 3 osób, do swoich najbliższych, ale mimo wszystko kłamał na temat swojego zdrowia i tego, jak go tam traktują. Widocznie nie chciał niepokoić swojej żony oraz najbliższych. Ale Antoni chce dalej walczyć. Gdy do obozu przybywa Kazimierz Gaca, w baraku robią wytwórnię radiotechniczną. Jak? Otóż Antoni, dzięki swojej znajomości języka i niesamowitej charyzmie, dogaduje się z majstrami i zdobywa ich sympatię. Dlatego został wprowadzony na stanowisko, do którego zazwyczaj nie wpuszcza się więźniów drugiej kategorii, jakim Antoni był. Los bywa ironiczny. Oto człowiek, który stał na czele fabryki produkującej kopie rzekomo nie dające się złamać Enigmy, zdobywa zaufanie speców z działu kontroli jakości wyrzutników do bomb w bombowcach Heinkla. Niemcy widzą, że zna się na mechanice precyzyjnej, więc kiedy poleca swojego kolegę z baraku, Edwarda Fokczyńskiego, zatrudniają jego. Często podejrzają mu nadzór nad ktaśmą, a sami wychodzą na papieroska. Antoni sprawdza, czy dana część spełnia techniczne wymagania i przykleja karteczki sprawdzone. Robi to z satysfakcją, zwłaszcza, że wcześniej postarał się, by w częściach pojawiały się mikroodchylenia od normy. Lata prototypowania w Awie rozmaitego sprzętu, nadzorowanie jego produkcji razem z Edkiem robią swoje. Obaj wiedzą, że ogromne znaczenie w sprawnym działaniu urządzenia może mieć ułamek milimetra w te czy w tamto. Berlin wraz z Oranienburgiem były na samym szczycie listy miejsc, które alianci chcieli zbombardować. Dlatego naloty w 1943 roku często tam się odbywały. Natomiast w 1944 nasiliły się jeszcze bardziej. Fabryka samolotów również stała na szczycie listy. 18 kwietnia dochodzi do jednego z najpotworniejszych i najcięższych nalotów na fabrykę. Zbliżały się urodziny Hitlera, a alianckim prezentem na te urodziny miał być właśnie ten nalot. Niestety nie spowodował on zamierzonych skutków. Zniszczenia w fabryce były względnie niewielkie, natomiast zginęło bardzo dużo osób. Ponadto wszechobecne pożary, które ciężko było ugasić, ponieważ sieć wodociągów nie działała. W czasie nalotu zginęło 130 osób, a w tym nasz dzisiejszy bohater. Jego ciało zwęglone wsadzono do pieca krematoryjnego, a jego prochy rozsypano gdzieś w okolicy. Gdzie dokładniej, tego nie wiemy. W ten sposób skończyła się historia człowieka wielkiego, do końca oddanego słusznej sprawie. Antoni Palut jest postacią niewątpliwie ciekawą i wielką. Ilość trudów, które wykonał za życia, jest dla mnie czymś niesamowitym. To, w jaki sposób przyczynił się do złamania Enigmy, nie powinno być przez nasze pokolenie nigdy zapomniane. Serdecznie zachęcam Was do przeczytania tej oto książki, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na jego temat. I nie jest to żadna reklama, polecam Wam ją z szczerego serca. Ode mnie to na dziś tyle. Bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca i piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten film, co mógłbym poprawić i jakie jeszcze postacie albo tematy chcielibyście obejrzeć na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym.